Cześć, czułem arbuz z rosołem. Dzisiaj jestem w kawie z duszą i nagrywam. Nie nagrywam, nagrywam vloga też, ale oprócz tego, albo przede wszystkim robię zdjęcia do oferty letniej. Zapraszam na vloga. Miejscówka na zdjęcia już wybrana. Dzisiaj miałam trochę tak się właśnie zastanawiałam, które miejsce wybrać, no bo obszaru tu jest, a jest. Chwilowo nie ma ludzi, dlatego wiecie, czuję się tak bardziej swobodnie. Jak będą ludzie, to będę tego vloga tak nagrywała po cichaczu. Zdjęcia dzisiaj będą tutaj. Z tyłu będzie taka rozmyta firanka. Jeszcze muszę tutaj, wiecie, trochę tak ten dzieciowy kącik. Tutaj tak, wiecie, tak żeby za firankiem nie było widać książeczek. Ale generalnie, tak powiem wam, trochę prywaty, że jak przychodzę do kawiarni, jeśli już przychodzę do kawiarni z dziećmi i jeśli one nie śpią, no to właściwie przychodzę praktycznie tylko tutaj, bo tutaj jak dla mnie jest najfajniejszy kącik dzieciowy, po prostu, no, najfajniejszy. Dużo zabawek, dużo miejsca, obok tego jest też stolik, a ja teraz już biorę się do roboty i nie gadam tyle. Albo dobra. Powiem wam jeszcze jedno. Fotografia kulinarna charakteryzuje się tym, że te potrawy bardzo szybko tracą ładny wygląd. Szczególnie jeśli to są kawy mrożone albo herbaty mrożone, lody, wiecie, coś takiego, co szybko ucieka. Tak samo jak też pianka z kawy też dość szybko traci ten taki, traci swoją ładność. Dlatego ja najpierw ustawiam wszystkie dodatki, szkło, robię zdjęcia próbne na sucho i potem jak już mam wszystko ustawione, wjeżdża kawa, lody, cokolwiek, no, tak robi się zdjęcia, żeby te potrawy ładnie wyglądały. Działa medwutorowo, Rozalia tutaj ogarnia Instagramy, Facebooki, kawy z duszą. Ja układam... co? Chciałam powiedzieć ekspozycję. No po prostu herbatę układam. No i tutaj zobaczcie, jaką kawkę dostałam. Rozalia, kurczę, na bogato. A wiecie, w ogóle Rozali stuknął już pierwszy rok w kawie z duszą. Szybko zleciało? Oj, bardzo szybko. Nie wiem kiedy. Ile kaw zrobiłaś w tym czasie? O matko. Miliony. Miliony. I zapraszamy po drugi milion. O, tak. A zobaczcie, a ja sobie łyknę. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jesteśmy już przy końcówce prac, bo ostatni deser przed nami. No, a tutaj arbuz jada. To podbiło moje serce wśród tych czterech dań. Jeszcze z czwartego nie widziałam, ale wiecie, no, jak arbuz to zawsze będzie blisko mojego serca. Tu się Marysia uśmiecha.
zjeżdżają truskawki z samochodu. No Marysia się ukrywa, ja nie wiem czemu, bo całkiem miła, ładna. Nie wiem. I ostatni deserek, taki, ciastka. Jakaś biała masa. Serek. I taka galaretka. Serniczek na zimno. No idealne na lato. Truskawy. Za chwilę robię tutaj z to. Jak się mówi? Niezamieszanie. Porządek. I kolejna potrawa wieży. Spoko. Jeden starczy. Zrobię test na żywo. Dobre. Takie wiecie, orzeźwiające mocno. Jest duża arbuza. Także super. A teraz szukamy najpiękniejszej truskawki do zdjęcia. No i te piękności wygrały konkurs. Dobiega końca. Ja już mam te ujęcia, które chciałam. Posprzątam, dopiję kawę albo zjadę i lecę do moich dzieciaków. Lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.